Ósma Liga Mistrzów. No i nareszcie nadeszła ta chwila, gdy człowiekowi ze szczęścia puszczają zawory. Po zimowym piłkarskim odwyku zawodnicy klasy B, czyli ósmej ligi, powrócili na boiska. Wypoczynek musiał zrobić swoje. Gra na świeżości to jednak zupełnie inna jakość. Zapraszamy na krótkie podsumowanie pierwszych szlagierów. Zaczynamy od wizyty w Bydgoszczy na jakże malowniczo położonym stadionie. A na nim prawdziwe starcie gigantów. Gwiazdorzy kontra Orły. W roli gospodarzy Gwiazda Bydgoszcz, najstarszy zespół w Bydgoszczy, który swego czasu grał nawet w drugiej lidze. Jednak rzucili to w cholerę. Co by nie mówić, ósma liga przyciąga jak magnes. W roli gości Orzeł Kcynia. Klasa sama w sobie. Kto jest największym orłem w tym waszym orle? Orły są dwa, numer 6 i 11. Już na samym początku meczu rekomendowana szóstka pokazała się z dobrej strony. Ja bym go nie wyróżnił, bo ma to dużą gębę. Niestety pech chciał, że podczas pierwszej połowy było bezwiecznie, a to największa zmora zawodników klasy B. Bez wiatru nigdy nie wiadomo, gdzie poleci piłka. No jest, z tym jest różnie, nie? Różny poziom zawodników jest, nie? Brak wiatru dawał się we znaki również zawodnikom Gwiazdy. Aczkolwiek ta akcja zakończona próbostrzałem mogła się podobać. Nie wszystko da się jednak spierdolić. Chwila nieuwagi napastnika Orła i goście wychodzą na prowadzenie. 0-1. Na szczęście zaczęło solidnie wiać po przerwie i od razu widać było tego efekty. Karny, kartofliska świata. 0-2. Po chwili było już 0-3. Bramkarz gospodarzy miał co prawda klej w rękawicach, ale niestety założył je chyba na drugą stronę. Przed nami prawdziwa B-klasowa anomalia. Zawodnicy Gwiazdy Bydgoszcz strzelają gola grając pod wiatr. 1-3. W tym meczu zabrakło tylko samobuja. Nie no, bez ja, jak w tym meczu mogło nie być samobuja? 1-4. Po tym zwycięstwie Orzeł Kcynia awansował na stolec lidera. Ciężka praca zaczyna wreszcie przynosić efekty. Taki plus był dla drużyny, której z 5 trenuje, a 10 trening widzi w telewizji. I tak to kurwa jest. Czyli transmitujecie treningi. Pozostajemy w ósmej lidze bydgoskiej. Tym razem nasz wóz transmisyjny zawitał do Polanowic na stadion miejscowej Fregaty. Będzie poważna relacja, spokojnie. Jedynka czy boksat? Jeszcze gorzej. Skoro widzieliśmy, jak na wyjeździe grają Orły, to teraz sprawdźmy, jak w piłkę nożną grają Kozy. Kujawiak Kozy to drużyna gości. Najwięcej meczów jest. Orzesz, no i proszę, napastnik Kuz udowadnia, jak ważne w piłce jest mocne kopyto. Kozy to pikuś, przyjdźcie do nas na Leszcze. Na Unię Leszcze. Zaproszenie przyjęte. To, jak grają Leszcze, trzeba będzie zobaczyć na własne oczy. Póki co jesteśmy jednak w Polanowicach. Ładnie się tak śmiać, panowie? No pewnie, że tak. No jak to nie? Pan też by się śmiał, jakby nasi nie trafili. I gdybyśmy tylko byli złośliwi, to w tym momencie puścilibyśmy karnego dla zespołu gości. Była 90. minuta spotkania, wynik 1-1 i... chyba jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nikt nie miał wątpliwości, kto zostanie najjaśniejszą postacią tego pojedynku. To oczywiście golkiper Fregaty. Obroniony karny. Podanie ręką do napastnika na tak zwany nos. Ale może mieć asystę. Niepotrzebnie cofnął. A na deser przewrotka. Mało? A jakby ktoś miał wątpliwości, z jaką ligą mamy tu do czynienia, proszę tylko zerknąć na futbolówkę, którą rozgrywano to spotkanie. Kolejny mecz, kolejna wielka piłka. Ponownie ósma liga bydgoska. Zespół gospodarzy to słynny Kujawiak Sukowy, a goście to oczywiście kolorowi Krusza Zamkowa. Czy można znaleźć lepszy pojedynek na uczczenie Światowego Dnia Poezji? O kurwa! Dobra piła.
Kurwa! 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 Ja pierdolę! Kurwa! Kurwa, kurwa, smyka! Kurwa! Kurwa! Ważne! A po fraszkach w miejscowości Sukowy przyszła pora na okazały limeryk na meczu w Orłowie. Inspiracją była działalność arbitra podczas spotkania Orłowianki Orłowo z Mikrusem Szadłowice. No dobra, żarty się skończyły. Nie możemy wobec takich zachowań przechodzić obojętnie. Uruchamiamy ogólnopolską akcję Wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów. Uprzejmie prosimy o pomoc w rozpropagowaniu. Akcja jak najbardziej słuszna, tylko niemożliwa do realizacji, ponieważ ja sam jestem zwolennikiem tego, co powiedziałeś, aczkolwiek czasami mi się przydarzy, że coś tam rzucę. No. Może pan by został ambasadorem akcji Wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów. Tak, kurwa, mógłby wypierdolić te wulgaryzmy ze stadionów. Byliśmy już w tym odcinku na meczu kolorowych, to zajrzyjmy jeszcze na moment na spotkanie czarnych. Czarni Wierzchosławice kontra Dąb Bąkowo. To już wyższy poziom, Liga Siódma. Tu w okolicach bramki nie stawia się autobusów, a samochody. Tu spod pressingu wychodzi się w jedyny słuszny sposób. A bramki strzelają nawet bramkarze. Nie ma co, na rozrywki siódmoligowe również warto zerknąć jednym okiem. Wielka sensacja w wielkich derbach stolicy. Na spotkaniu akademickich mistrzostw Warszawy po raz pierwszy w tym sezonie zabrakło pana Waldemara. Panie Waldemarze, nie było pana na wielkich derbach. Nie wiem, które masz na myśli. Pirotechnika warszawska kontra Uniwersytet Warszawski. O, to na takich derbach nie byłem, bo nie zawiadomiłeś mnie, że w ogóle są takie derby. No było w poniedziałek. No i tak to musiało się skończyć. Bez kiboli nie ma goli. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska 0-0. Ale to w poniedziałek to pojechałem do tego, Otwocka na wielki mecz o Mistrzostwo Świata. Start Otwock, Dziura Sochacza. 5-2. Odboje. Odboje. Powracamy do klasy B, bo tu zaostrza się walka o tytuł najgorszej drużyny w kraju. I od razu szok. Tytułu z jesieni nie obroni zespół Nysy Brody. Skutecznym sposobem na spadek w rankingu było wycofanie drużyny z rozgrywek. Trzymamy kciuki za powrót we wrześniu. Wielka odpowiedzialność spoczywa teraz na barkach zawodników formacji zwanej Farmacja Tarchomin, która po jesieni zajmowała pozycję drugą z imponującym bilansem. 0 punktów zdobytych i blisko 100 bramek straconych w 12 meczach. Taki wynik powtórzyć będzie niezwykle trudno, zwłaszcza że nieco rozleciały się najsłabsze ogniwa. Odeszło kilku zawodników. Jeden do Anglii wyjechał, 3 stwierdziło, że jednak nie mają czasu. O dziwo, w miejsce starych wyjadaczy pojawiło się 11 nowych. Skąd ich wzięliście? No, zachciałem się grać w piłkę, przyszli, potrenowali i grają. Fachowcy przestrzegają, istnieją spore obawy, że drużyna będzie potrzebowała trochę czasu, zanim nowi zawodnicy się ze sobą nie zgrają. Bardzo mi przykro, ale nie będziemy najgorszą drużyną w Polsce. Na szczęście pierwszy mecz Farmacja rozegrała przeciwko liderowi z SRT Halinów. Na kartofliskowym profilu facebookowym pojawiały się odważne typy. Od 0 do 12 do 0 do 36. Od razu uprzedzimy fakty, nikt nie trafił. Przed nami najpiękniejsze akcje z tego szkitu nominowane do konkursu Wiwat Najpiękniejsi. Najpiękniejszy strzał formacji, który mógł ustawić mecz, ale po co? Najpiękniejszy błąd obrony formacji, który ustawił mecz. Najpiękniejsza bramka stracona przez formację bezpośrednio rzut rożnego. Najpiękniejsza bramka dla Halinowa, której nikt nie widział. Kurwa, co tam się wydarzyło? Najpiękniejsze 3 bramki dla formacji, które tak naprawdę były jedną bramką. Jest! O kurwa!
Najpiękniejszy strzał formacji w poprzeczkę z komentarzem eksperta od biegania. U maratony nie ma co się pierdolić. O kurwa! Jak już to w całe, nie? Najpiękniejszy strzał do kurwy nędzy. Strzelaj, żeś do kurwy nędzy. Najpiękniejszy sędzia spotkania dmuchnął swój gwizdek po raz ostatni przy stanie 1-6. Cała Polska widziała, no lepsi byliście. A to chyba ja zjebałem mecz i dlatego, tak. Drużyna całkiem nie najgorzej, w drugiej połowie w szczególności. Coś tam już pograliśmy, ale kurwa ja to bez formy kompletnie jestem. Jako że kartofliskowa redakcja również jest bez formy, szybko kończymy ten odcinek. Następny będzie w momencie, gdy forma wróci. Do widzenia! No dobra, umówmy się tak, ja nie trafiam w bramkę, a ty subskrybujesz mój kanał.